Siemanko, witam Was wszystkich na moim kanale. Chciałbym Wam opowiedzieć moją historię, którą kiedyś sobie przeżyłem w pewnych Tatrach u nas w Polsce. Tak, u nas w Polsce byłem w Tatrach, byłem Zakopanym i byłem sobie tam już dawno temu, więc mogę to opowiedzieć. I idąc sobie po Tatrach, patrzę na człowieka i mówię: o, idzie tatrzański przemytnik muchomorów srobotnikowych. I za jakiś czas widać w nagłówkach, w informacjach, ja nie zawsze je oglądam, ale jak już oglądam, raczej chodzi o artykuły w internecie, o takie informacje mi chodzi, to jeżeli to już przeglądam, to robię to rzadko, bo w ogóle tego nie lubię, muszę czasami coś wiedzieć, co się dzieje na świecie i czytam, że niedługo mają zabronić, nie wiem, dokładnie o jakie restrykcje chodzi, jakie prawo i tak dalej, co będzie zabraniał i tak dalej, ale może tak być, że na przykład Amanita muscari, to jest ten czerwony muchomor, ma być zakazany i ma być wpisany na listę z substancjami psychoaktywnymi i ma być zabroniony chyba w ogóle posiadanie, zrywanie i tak dalej, bo słyszałem, że chodzą już po tysiaku w internecie za kilo.